akcja pod tytułem 24 godziny dla Pana. To będzie czas, gdzie rzeczywiście przez 24 godziny będą trwały modlitwy, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, rozważanie Słowa Bożego oraz będzie sprawowany sakrament pokuty i pojednania, spowiedź święta. My również w wymiarze naszej parafii chcemy włączyć się w to ogólnopolskie dzieło i ofiarować dzisiaj jedną z 24 godzin. I chcemy w tej godzinie być razem z naszym Panem Jezusem Chrystusem, rozważając Jego mękę i śmierć. W imieniu księdza proboszcza i swoim własnym bardzo serdecznie witam i pozdrawiam Was wszystkich, którzy zdecydowaliście się ofiarować tę jedną z 24 godzin, by być z Jezusem razem we wspólnocie Kościoła Parafialnego. Bardzo dziękuję naszym gościom, zespołowi Agape z Żukowa, który przygotował stronę muzyczną dzisiejszego wieczoru. Ja myślę, że teraz nam się należą brawa wielkie za to, że nas Przywołaj mnie, Panie, przywołaj mnie, Panie.
Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć wskazany.
W życiu duchowym bywa często jak dziecko. Musi sobie nieraz nabić guza, aby wreszcie nauczyć się chodzić. Nim osiągniesz świetność, nieraz zdarzy ci się upaść. Pamiętaj jednak, że nie jesteś sam. Jest przy tobie On, Jezus Chrystus, który pragnie ci pomóc podnieść się z każdego upadku. Panie Jezu, pomóż mi jak najrzadziej upadać i zawsze podnosić się z upadku zła i grzechu. Któryś za nas cierpiał. Jezu Chrystus, zmiłuj się nad nami.
przybył z Cyreny, pomaga nieść krzyż Jezusowi. Dobrze jest być przyjacielem. Przyjaciel to ktoś, na kogo zawsze możemy liczyć. Żeby jednak być przyjacielem, najpierw trzeba samemu stawać się przyjacielem dla ludzi. Z pewnością niektórzy z nas na naszą życzliwość odpowiedzą dobrocią i życzliwością. Czy Szymon z Cyreny był przyjacielem Jezusa? Z pewnością nie. Jednak nawet nieświadomie w górze życzy Jezusowi. Panie Jezu, postaw na Twoje drodze życiowe jak najwięcej ludzi życzliwych i dobrych. Pomóż stawać się przyjacielem dla innych. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Delikatność i wrażliwość serca. To cechy, które powinny wyróżniać dziewczynę, kobietę. Postawa Weroniki, jej odwaga i poświęcenie na Jezusa są dowodem, że męstwo i wierność kochanej osobie to najpiękniejsze znamiona człowieczeństwa. To cechy, które może szczególnie silnie wyrażają się w życiu kobiety. Może dlatego Jan Paweł II mówił często o geniuszu kobiety. Panie Jezu Chryste, spraw, aby współczesne dziewczyny i kobiety coraz bardziej upodobniały się do świętej Weroniki w postawie otwartości serca i poświęcenia dla drugiego człowieka. Jezus, zmiłuj się nad nami.
Stacja siódma. Jezus drugi raz upada. Kiedy wydaje ci się, że już pokonałeś jakiś grzech, jakąś słabość, nagle okazuje się, że zło wraca do ciebie, niczym bumerang. Tak działa szatan, który widząc uporządkowane sumienie robi wszystko, by na nowo je obrócić i sprawić grzech. Pamiętaj jedno, że nawet drugi upadek nie musi oznaczać ostatecznej klęski. W takich chwilach wołaj o pomoc Chrystusa. On jest silniejszy niż jakiekolwiek zło. To On pokona szatana. I da ci siłę do podniesienia się z upadku. Panie Jezu, pomóż mi walczyć z wszelkimi pokusami, zwłaszcza gdy pojawiają się one bez powiedzi i modlitwy. Któryś za nas cierpiał, Panie. Stacja ósma. Jezus spotyka płaczące niewiasty. Zdarza się, że jeśli nam coś nie powiecie, pojawiają się osoby, które próbują nas pocieszać. To dobrze, że takie osoby są. Może jednak zdarzyć się, że rzekomi pocieszyciele będą próbować znaleźć rozwiązanie na kryzys. Cię alkoholem czy inną formą ucieczki od rzeczywistości.
Stacja dziewiąta. Jezus trzeci raz upada. Bywa, że mamy wszystkiego dość, że wszystko się wali. Ogarnia nas fala zwątpienia i żalu. Kiedy w takich chwilach jesteś sam, bardzo łatwo o depresję, załamanie. Wtedy też u niektórych pojawia się straszna myśl o samobójstwie. Nie wolno jednak nigdy, ale tam nigdy ulegać myślom tego typu. Nie ma sytuacji, z której Jezus nie wyciągnie dobra. Pan Bóg czasem dopuszcza zło, ale po to, aby przemienić je w dobro. Panie Jezu, pomóż mi przyjmować każdą sytuację jako przejaw woli Bożej i bądź ze mną, zwłaszcza wtedy, kiedy wszystko zacznie mi się dosłownie walić na głowę. Jezus odarty z szat.
Stacja 11. Jezus do krzyża przybity. Thank you.
Stacja 12. Jezus umiera na krzyżu. Stacja 13. Jezus zdjęty z krzyża i złożony na ramiona Matki. Widok bliskiej osoby, która przeszła straszną mękę i się okropnie. Ten widok z pewnością przyszedł bólem w sercu Maryi, kiedy zajmowano z krzyża ciało jej syna. Ona je lepiej rozpacza. Nie wyrzuca go. Któryś z nas cierpiał. Jezus Chrystus, zmiłuj się nad nami.
Stacja 14. Jezus złożony do grobu. Thank you.